Zasmucone, zdezorientowane, lecz nadal pełne nadziei. Podczas wakacji tam najlepiej widać, do czego zdolny jest człowiek. Niemal codziennie do raciborskiego schroniska trafiają zwierzęta błąkające się po ulicy i często wyrzucane w obcym miejscu jak zwykła rzecz. Zwierzę, które od razu trafia do schroniska, przechodzi tak zwaną kwarantannę, podczas której w razie potrzeby jest leczone, szczepione i obserwowane przez lekarza weterynarii. Na dzień dzisiejszy to miejsce jest przepełnione, ponieważ niemal codziennie trafiają tam wystraszone psiaki. Zawsze okres wakacyjny jest ciężki dla schroniska, w każdym mieście, u nas też jest. Także jest to wyrzucanie psów, po prostu niezważanie na niebezpieczeństwa, które ten pies może w czasie drogi, którą musi odbyć do nas, przeżyć. Jest to po prostu bezsilność nasza, niezrozumiałość z naszej strony, jak można po prostu coś wyrzucić jak śmieć, nie? To jest, to żyje, to czuje, to tęskni, to ma ból. Nic nie usprawiedliwia człowieka, który po prostu wyrzuca swojego przyjaciela. Jest przecież mnóstwo możliwości na zapewnienie opieki pupilowi podczas naszej nieobecności. Jedną z nich są hotele dla zwierząt. Mamy też hotelowanie zwierząt, mamy cztery małe kojce, dla duże kojce, dla większych piesków. Jeżeli jadę na wakacje, muszę zadbać o swojego czworonoga. Jeżeli nie mam rodziny, która nim się zapiekuje, oferujemy tutaj hotel. Telefonicznie udzielamy informacji, można przyjść na miejsce, zobaczyć, gdzie piesiu będzie. Warunkiem przyjęcia pieska na hotelowanie jest aktualna książeczka zdrowia z wszystkimi szczepieniami, nie tylko na wściekliznę, ale także na choroby wirusowe. Cennik jest od 20 do 30 zł za dobę, zależnie od pieska i od długości urlopu. Także jeżeli ja mam pieniążki na swój urlop, powinnam też mieć pieniążki na zabezpieczenie mojego przyjaciela. Schronisko to nie tylko psy, ale również koty. Kociarnia w tym okresie jest przepełniona, w szczególności małymi kotami. Weterynarze i pracownicy schroniska apelują o sterylizację i kastrację kotów. To nie jest drogi zabieg. To też jest zabieg, że każdy weterynarz może rozłożyć na raty. Tak? To nie wolno żyjące koty, działkowe koty. W każdym mieście są programy. U nas też. Ale mimo wszystko rodzą się i to jest wiosna, to jest lato, to jest jesień. Koci sezon trwa wiecznie. I jeżeli ktoś taką prośbę ma problemy z finansowaniem sterylizacji, a chciałby bardzo, są organizacje, co lepiej nazbierają pieniążków na sterylizację niż potem na 8 kociąt, gdzie trzeba je odrobaczyć, odplić, zaszczepić i znaleźć odpowiedzialny domek. Rozmnażamy koty bez pomyślunku, bez konsekwencji. Żaden człowiek, żaden nie ponosi konsekwencji za to, że rozmnaża już bezdomność, bo to nie jest, schronisko nie jest po to, żeby zabierać bezdomność od razu od matki. Schronisko jest po to, żeby zabierać bezdomność, jak straci właściciela z powodu śmierci, czy alergii, czy cokolwiek, ale rodzić po to, żeby oddawać te kociaki do schroniska, to jest dla mnie kółko, które kiedyś musi po prostu się to zamknąć. Odkąd schroniskiem zarządza pani Małgorzata, już bardzo wiele się tam zmieniło. Niebawem ukończony zostanie wybieg dla kotów. Wymieniono 60% bud, zacieniono kojce, w których podczas upałów panowała bardzo wysoka temperatura. Jest to wspólna praca naszego teamu, włącznie z moim szefem, z załogą. Chcemy mieć technicznie dobre schronisko, chcemy dać im dobrą opiekę. Jeżeli muszą już u nas być, co ja im naturalnie nie życzę, bo najchętniej bym była bezrobotna i po prostu głaskała wszystkie psy na spacerach, a nie w kojcach. Każdy kojec będzie miał nową budę, ocieploną, styropianem, z dachem, z przeciągiem. Także zimy się już tak mocno nie boimy. Najchętniej by było, jakby wszystkie znalazły przed zimą domek. Zapraszam na adopcję kociąt czy piesków do naszego schroniska. Następna ważna rzecz jest wybieg. O wybiegu dla psów mówiliśmy już we wczorajszych wiadomościach. Na dzień dzisiejszy najbardziej potrzebujemy kociej karmy dla juniorów, żwirku, sucha karma, mokra karma. Są wakacje, uczniowie
powyjeżdżali, szkoły bardzo chętnie zbierali na rzecz schroniska. W tej chwili jest cisza w darach, a kociąt przybywa. No i warto tutaj po prostu dla tych najmniejszych przynieść kawałek jedzonka. Zachęcamy do odwiedzenia schroniska, pomocy i być może adopcji. Kto raz spojrzy w te smutne oczka, nigdy tego widoku nie zapomni.